Do końca głosowania na podlaską markę roku zostało kilkanaście dni. Warto oddać głos na bliski sercu Suwałczan zespół pieśni i tańca Suwalszczyzna. Głosowania możemy dokonać bezpośrednio na portalu podlaskiej marki bądź też ze strony Suwalskiego Ośrodka Kultury. Ludowa formacja z Suwałk zgłoszona została jako jedyna z naszego miasta. W kategorii kultura walczy z teatrami Lalek z Łomży i Białegostoku. Jest to duże wyróżnienie przede wszystkim dla zespołu. Tak, jesteśmy jedynym podmiotem, który jest z Suwałk, dlatego serdecznie zachęcamy do głosowania. Na czele Suwalszczyzny od kilku miesięcy stoi Kinga Kobiela. Jeżeli w Suwałkach przebywa jakaś osoba, która nie słyszała nigdy o zespole, znaczy to, że znajduje się w naszym mieście przejazdem. Zespół pieśni i tańca Suwalszczyzna liczy około 70 lat. Przez wiele lat przewinęło się bardzo dużo osób. Jest to zespół wielopokoleniowy. Teraz widać to najbardziej, kiedy zespół liczy około 140 osób. Są to cztery grupy dzieci Suwalszczyzny, które pretendują już powoli do grupy filarów, czyli grupy koncertującej. Grupa koncertująca, którą możemy najczęściej oglądać na scenie, liczy około 25-30 osób. Patroni, czyli grupa szacownych obywateli Suwałk, którzy kultywują tradycje regionalne, oraz dinozaury. To najstarsi tancerze, którzy powrócili do grupy po latach po to, by występować z nią na scenie, jak chociażby podczas ostatniej premiery, kiedy to wykonywała tańce narodowe w choreografii Jarosława Wojciechowskiego. Można śmiało powiedzieć, że zespół jest jedyny w swoim rodzaju. Wyróżnia się pomiędzy innymi zespołami tym, że jako jedyni odkrywamy swój własny region. Region lubelski, czy Rzeszów, czy Kaszuby mają już usystematyzowany, utrwalony program. Suwalszczyzna jako region nie miała czegoś takiego. Dzięki Małgorzacie Wojdełko i innym fachowcom sami mogliśmy odkrywać nasze tradycje lokalne, stroje, tańce. To, co widzimy na scenie, to choreografia nieco unowocześniona i zmodyfikowana, ale jak podkreśla Kinga Kobiela, każda bazuje na konkretnym, tradycyjnym schemacie. Mamy na przykład Jasienowskiego, który ma swoją schemat. Jest on rozwinięty poprzez choreografię, dodane są różne elementy na potrzeby choreografii. Taki schemat tańców Suwalszczyzna również rozpowszechnia nie tylko na scenie, ale również na różnego rodzaju animacjach, po tańcówkach tak zwanych suwalskich. Zachęcamy do głosowania.